Andrzej Duda prawdopodobnie osobiście w poniedziałek przedstawi projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, poinformował rzecznik prezydenta. Zdaniem Krzysztofa Łapińskiego w tych ustawach znajdą się niektóre postulaty, które zgłaszały kluby opozycyjne. Rzecznik prezydenta, odnosząc się do informacji dotyczących zainteresowania prokuratury profesorem Michałem Królikowskim, przyznał, że nie przeszkodzą one w prezentacji prezydenckich projektów. W Niemczech trwają wybory parlamentarne. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 18. Do wyboru nowego Bundestagu uprawnionych jest 61,5 miliona obywateli. O miejsca w parlamencie ubiega się 4828 kandydatów i 42 partie. Faworytem wyborów jest blok partii chadeckich CDU-CSU, którego liderem jest Angela Merkel, ubiegająca się po raz czwarty z rzędu o fotel kanclerski. Głównym rywalem chadeków jest SPD Martina Schulza. Na finiszu kampanii wyborczej wzrosło poparcie dla skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec, która może stać się trzecią siłą w niemieckim parlamencie. Nowy Bundestag musi się zebrać najpóźniej 30 dni po wyborach. Trwają prace dotyczące uzyskiwania pozwoleń na budowę gazociągu Nord Stream 2. Kraje bałtyckie oraz Polska uznają projekt jego budowy jako polityczny i szkodliwy dla europejskiej solidarności energetycznej. Wniosek o budowę i eksploatację gazociągu wpłynął do fińskich władz. Proces udzielania zgody na budowę Nord Stream 2 trwa także w Rosji, Szwecji, Danii oraz w Niemczech. Spółka liczy, że na początku przyszłego roku uda się jej uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia na rozpoczęcie budowy drugiej nitki gazociągu. Minister spraw zagranicznych Korei Północnej oświadczył na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że, i tutaj cytat, wizyta naszych rakiet w całych Stanach Zjednoczonych jest nieunikniona. Zdaniem koreańskiego ministra taką sytuację sprowokował sam Donald Trump, który nazwał Kim Jong-una Rocketmanem. Reżim w Pjongjangu podkreśla, że jest już tylko o kilka kroków od stworzenia swoich sił nuklearnych. We wtorek Donald Trump ostrzegł Kim Jong-una, że kontynuowanie przez niego programu nuklearnego jest samobójczą misją. Zagroził również, że Stany Zjednoczone w przypadku ataku Korei Północnej będą zmuszone całkowicie zniszczyć ten kraj. Przejście huraganu Maria spowodowało ogromne zniszczenia na Puerto Rico. Na tej karaibskiej wyspie nie ma prądu, nie działają telefony i internet. Władze podkreślają, że naprawa sieci energetycznych w niektórych przypadkach może potrwać nawet pół roku. Obecnie prąd nie dopływa do ponad 3 milionów ludzi, czyli praktycznie do wszystkich mieszkańców Puerto Rico. Na północnym zachodzie wyspy uszkodzona została Tama, dzięki której stworzono sztuczne jezioro zaopatrujące mieszkańców w wodę pitną. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, z tego powodu nakazano ewakuację 70 tysięcy osób. Według ostatnich informacji na Karaibach żywioł zabił już co najmniej 30 osób.